Hej, witam na 10. odcinku Dragon Age Origins. Opuszczamy Lothering. I chyba udajemy się do obozu. Tu już nic ciekawego nie ma. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że poza nagraniem wróciłam się do karczmy i kupiłam chyba dwa prezenty. Chyba wino i złotą linę, tak. W porządku. Złe sny, co? Jak może być odpowiedź, dlaczego zawracasz się głowę? Nie, nie. Wydawał się taki prawdziwy. Cóż, jest prawdziwy. W pewnym sensie. Widzisz, jednym z elementów bycia szarym strażnikiem jest zdolność słyszenia mrocznych pomiotów. Stąd właśnie twój sen. Usłyszałaś je. Arcydemon, on przemawia do swej hordy, a my, podobnie jak jej członkowie, słyszymy jego słowa. Stąd właśnie wiemy, że mamy do czynienia z prawdziwą plagą. Czy te sny będą się często powtarzać? Trochę to zwykle trwa, ale w końcu nauczysz się je w sobie tłumić. Niektórzy spośród starszych szarych strażników mówią, że rozumieją część z tego, co mówi arcydemon. Ale ja ani trochę. Tak czy owak, kiedy usłyszałem, jak zaczynasz się rzucać przez sen, pomyślałem, że powinienem ci o tym wszystkim powiedzieć. Z początku też byłem wystraszony. Dziękuję ci, Alistarze, doceniam to. Po to tu jestem, aby przekazywać ci nieprzyjemne wieści i rzucać dowcipne teksty. Tak czy owak, zbudziłaś się już, prawda? Zwińmy obóz i ruszajmy w drogę. Ale nie tak szybko. Obóz drużyny. Nie tak szybko. My teraz tu sobie pogadamy. Alistair się zgadza. Tak. I tu mamy... ciekawe rzeczy. Przyjrzyjmy się. Zaczniemy... aha. Tu już mam zmianę, jeśli chodzi o mod. Modem dodałam sobie skrzynię. Dobrze cię widzieć, moja ratowniczko. Bodan Fedik, raz jeszcze do usług. Zauważyłem twój obóz i przypomniałem sobie tą propozycję, którą mi złożyłaś ostatnim razem. Czy jest jakieś bezpieczniejsze miejsce, w którym ubogi kupiec i jego syn mogliby się przespać? Wątpię. Jestem gotów wynagrodzić ci naszą przykrą obecność zniżką na moje towary. Co ty na to? Dobra umowa? Ta zniżka, super sprawa. Śledzisz nas. Co dokładnie sprzedajesz? To i owo, trochę wszystkiego, ale wszystko najwyższej jakości. Żadnych tam tanich świecidełek. A mój mały sandal przypadkiem ma wprawę do zaklinania. Niestety, sprawia to też, że jesteśmy łakomym kąskiem dla bandytów i im podobnych. Gdyby dało się jeszcze spotkać jakichś ludzi, którzy chcieliby się nająć jako strażnicy karawan, już dawno bym to zrobił. Pokaż mi swoje towary, Bodan. Z pewnością spodobają ci się dobra, które z synem zebraliśmy. Dla ciebie zniżka. No może najpierw my sobie sprzedamy coś? Chyba nie mam nic do sprzedania. A co ty masz do kupienia? To wszystko ty masz bardzo drogą. Gdzie tu jest ta zniżka? Ale dobra. Weźmiemy to. Dwa. Ja mam więcej pieniędzy.
I tutaj też są prezenty. To trochę później. Na razie to nic tu nie kupimy. Ale masz kolby i to jest najważniejsze. Dobrze, dobrze. A ile my mamy? Wystarczy. To na razie nic nie kupujemy. I sandal. Cześć! Chłopak nie jest zbyt bystry, ale zna się na zaklinaniu. Jeden z tych wyciszonych nazwał go... Jak to było? Savantem? Nie miałem pojęcia, że jest coś takiego. Jakie zna zaklęcia? Potrafi wpleść lyrium w niemal każdą broń lub pancerz. Te wykonane są z bardziej ekstrawaganckich materiałów. Będą oczywiście wymagać więcej lyrium. To proces, którego tajniki znają niektórzy mistrzowie kowalstwa w Orzamarze, ale mój mały robi to z równą wprawą, co oni. Prawda, synu? Zaklęcie! Proszę bardzo. Potrzebuję coś zakląć. Zaklęcie! Teraz czy mamy czym zaklinać? Ale... Dobra, to my sobie zakniemy nasze rzeczy. Mamy czarowniczą runę błyskawic. Czy da się to potem zmienić? Chyba tak. Dobra. Aha, i właśnie tutaj modem wstawiłam sobie skrzynię na nasze rzeczy, żeby pozbywać się nadbagażu. Szkoda, że nie ma tego w grze. Ten człowiek to jest dodatek. I na razie z nim nie gadamy. I pogadamy sobie z naszą ekipą i będziemy rozdawać prezenty. I teraz zapis przed rozmową. I Alistair, gadamy z tobą. Czego ci trzeba? Chcesz porozmawiać o Duncanie? Nie musisz tego robić. Wiem, że nie znałaś go tak długo jak ja. Pomyślałam tylko, że może zechcesz o nim porozmawiać. Ja powinienem był lepiej to znieść. Duncan od samego początku mnie ostrzegał, że to się może zdarzyć. Każdy z nas mógł zginąć w walce. Nie powinienem był tracić nad sobą panowania. Szczególnie w chwili, gdy tak wiele od nas zależało. Gdy pojawiła się plaga i tak dalej. Przepraszam. Nie musisz przepraszać. Ja... Chciałbym urządzić mu stosowny pogrzeb. Może kiedy to wszystko się skończy. Nie wydaje mi się, żeby miał jakąś rodzinę. Miał ciebie. To prawda. Pewnie zabrzmi to głupio, ale jakaś część mnie żałuje, że nie było mnie razem z nim na polu bitwy. Czuję się tak, jakbym go opuścił. Wysyłając cię na wieżę, ocalił ci życie. Tak, wiem o tym. Wydaje mi się, że pochodził z Wysokorza. Tak przynajmniej mówił. Może kiedyś się tam wybiorę. Postaram się, żeby go jakoś uhonorować. Nie wiem. Dalijczycy nie praktykują kremacji, prawda? W jaki sposób czcicie swoich zmarłych? Grzebiemy ich w ziemi i sadzimy w tym miejscu drzewo. To bardzo piękne. Życie wyrastające ze śmierci. Dziękuję. Naprawdę, mówię poważnie. Miło było porozmawiać z tobą na ten temat, choć trochę. Zawsze do usług, Alistarze. Ja mam plus 3, ale to nie koniec rozmowy, ale zapis. Coś zapisuję. Czego ci trzeba? Chciałabym cię o coś zapytać. Proszę bardzo, pytaj. Czym dokładnie zajmują się templariusze? W zasadzie szkoleni są do walki.
Zakon powie ci, że Templariusze istnieją po to, by bronić wiary, ale nie daj się na to nabrać. To armia. Innym zadaniem Templariuszy jest oczywiście polowanie na magów. W tym celu szkolimy się w zakresie drenażu many oraz zakłócania zaklęć. Czy inni nie mogliby posiąść tych umiejętności? Pewnie by mogli, ale zwykle nie ma po temu wielu okazji. Zakon trzyma swych templariuszy w ryzach. Widzisz, dostajemy lyrium, które pomaga w rozwoju naszych zdolności magicznych, a to oznacza, że stajemy się od niego uzależnieni. A ponieważ zakon kontroluje handel lyrium z krasnoludami, no cóż, z pewnością potrafisz dodać 2 do 2. Wygląda, że to doskonała metoda na sprawowanie kontroli. Tak sądzisz, co? Lyrium nie jest niezbędne templariuszom do nauki. Sprawia tylko, że stają się skuteczniejsi. A przynajmniej tak mi mówiono. Możliwe, że to nieprawda. Zakon nie pozwala zwykle templariuszom opuszczać swych szeregów, żeby nie mogli wyjawić innym swoich tajemnic. Ja jestem wyjątkiem. Szczęściarz ze mnie. Minus 10. Ja nie mogę. Minus 10. No dobra. Czego ci trzeba? Chciałam cię o coś zapytać. Proszę bardzo, pytaj. Czy możesz uczyć innych, jak być templariuszem? Chyba bym mógł, ale wolałbym tego nie robić. Kiedy wielka kapłanka pozwoliła Duncanowi mnie zwerbować, zmusiła mnie do złożenia przysięgi, że nie wyjawię nikomu tajemnic zakonu. Wolałbym nie łamać danego słowa. Dobrze, więc uszanuję to. Zapytaj mnie o to później. Może zmienię zdanie. W końcu nie prosisz o rzecz błahą. Ale tamto minus 10, naprawdę. Czego ci trzeba? Chciałam cię o coś zapytać. Proszę bardzo, pytaj. Opowiedz mi o Szarej Straży. Raczej o tym, co z niej zostało. A więc co się teraz stanie, gdy zostało tylko nas dwoje? Domyślam się, że Szara Straż spoza Fereldenu zacznie się w końcu zastanawiać, co się stało. Dlaczego nie kontaktuje się z nimi ani Duncan, ani ktokolwiek inny. W końcu kogoś tu przyślą. Choć trudno powiedzieć, co im powiedzą ludzie Logena w Denerim. Możliwe też, że nie wyślą nikogo. Moglibyśmy spróbować nawiązać z nimi kontakt, ale to oznaczałoby opuszczenie Fereldenu. A nawet gdybyśmy zdołali do nich dotrzeć, nie zdążylibyśmy wrócić na czas, by powstrzymać plagę. Tak więc, cokolwiek się stanie, wszystko zależy od nas. Gdzie są najbliżsi Szarzy Strażnicy? To dobre pytanie. Wielu jest w Orle, ale nikt nie wie, gdzie dokładnie można ich znaleźć. A najbliższe orlezjańskie miasto leży wiele tygodni drogi stąd. Udamy się na północ, za morze. Na pewno znajdziemy kilku w wolnych marchiach. Znowu jednak nie wiadomo, gdzie dokładnie ich szukać. Nic nie wiem o szarych strażnikach w innych miejscach. Czy jest gdzieś główna siedziba Szarej Straży? Jeśli chodzi o Ferelden, to mamy siedzibę w pałacu w Denerim. Ale to wszystko. Logen na pewno mają na oku. Poza tym, jedynym znanym mi miejscem jest forteca Weishaupt. To baza wszystkich szarych strażników z Anderfels. Znajduje się 1000 mil stąd. Nie mam jednak zielonego pojęcia, jak się z nią skontaktować. Tak więc, jeśli nie zdecydujemy się wrócić do bazy w Denerim, to odpowiedź brzmi nie. Nie mamy się dokąd udać. Czy będziemy musieli zacząć od budowy bractwa? Kiedyś tak. To znaczy, że musielibyśmy zacząć korzystać z rytuału dołączenia, żeby zwerbować nowych szarych strażników, prawda? Tyle, że ja nie wiem, jak przeprowadzić dołączenie, ani co jest do tego potrzebne. Wiem tylko, że wykorzystuje się lyrium i jakieś inne magiczne składniki i że bardzo trudno je przygotować. To wszystko. Powinniśmy przyzwyczaić się do myśli, że zostało nas tylko dwoje. Chyba, że uda nam się dowiedzieć czegoś więcej na temat dołączenia. Albo zjawią się tutaj inni szarzy strażnicy.
co by się stało, gdybyśmy stąd po prostu odeszli? Odeszli? To znaczy opuścili Ferelden? Ja nie wiem. Jeśli mamy do czynienia z arcydemonem, to rzekomo tylko my możemy go pokonać. A to by oznaczało, że gdyby nas nie było, plaga mogłaby się rozwijać bez przeszkód. W końcu dowiedzieliby się o niej szarzy strażnicy z Orle oraz innych krajów i przybyliby z nią walczyć. Ale Fereldenu nie zdążyliby już ocalić. Nie ma mowy. Ja nigdzie się nie wybieram. Nie mam więcej pytań? Przynajmniej, gdy chodzi o szarą straż. Dobrze. Czego ci trzeba? Chciałam cię o coś zapytać. Proszę bardzo, pytaj. Jesteśmy w obozie i naprawdę mamy bardzo dużo do rozmawiania. Cały odcinek będziemy rozmawiać. A więc jak zostałeś szarym strażnikiem? Tak samo jak ty. Wypijasz trochę krwi, dławisz się nią i tracisz przytomność. Chyba jeszcze tego nie zapomniałaś. Haha, bardzo śmieszne. Damy to. Haha, bardzo śmieszne. Staram się z całych sił. Co mogę powiedzieć? Zobaczmy. Wcześniej byłem w zakonie. Przez wiele lat szkoliłem się na templariusza. To tam zdobyłem większość moich umiejętności. Cóż to za umiejętności? To nie było łatwe życie. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale niespecjalnie nadaje się do zakonu. Wielka kapłanka nie chciała mnie puścić. Prawda jest taka, że Duncan zmuszony był mnie zwerbować, a kiedy to zrobił, wpadła w szał. Myślałem, że każe nas obu aresztować. Miałem szczęście. Dlaczego wielka kapłanka chciała cię zatrzymać? Sam się nad tym zastanawiałem. W sumie niezbyt wysoko mnie ceniła. Myślę, że nie chciała po prostu dawać czegokolwiek szarej straży. Zakon niewiele stracił, a mnie się wydaje, że więcej zdziałam walcząc przeciwko pladze, zamiast siedzieć bezczynnie w jakiejś świątyni. Zawsze będę wdzięczny Duncanowi za to, że mnie zwerbował. Gdyby nie on, to wiesz, nigdy bym nie... Przepraszam. Nie, tylko przepraszam. Nie powinienem. Już dobrze. Zginął jak bohater. Wszyscy tak zginęli. Chodź, ruszajmy. Dość już mam tej rozmowy. Minus 10? Nie. Dalej gadamy. Czego ci trzeba? Chciałabym cię o coś zapytać. Proszę bardzo, pytaj. A więc mówiłeś, że wychował cię Arlaemon? Tak mówiłem? Miałem na myśli, że wychowały mnie psy. Ogromne, zaślinione psy z Anderfels. Tak naprawdę to cała watacha. To by wyjaśniało, skąd ten zapach. Cóż, dopiero w wieku 8 lat odkryłem, że nie trzeba oblizywać się do czysta. Starych nawyków trudno się pozbyć. A to by z kolei wyjaśniało, skąd ten oddech. I moje maniery przy stole. Choć w sumie w tym względzie niewiele różniłem się od innych templariuszy. A może to wszystko mi się przyśniło? Zabawne, jakie sny przychodzą człowiekowi do głowy, kiedy sypia na twardej, zimnej ziemi, prawda? Ty też miewasz dziwne sny? Każdy się kończy tym, że cię dusza. O! Dajemy trzecią odpowiedź. Tylko takie, gdzie uprawiamy szaloną miłość w moim namiocie. Ja... Och... Myślę... Całkiem zgubiłem wątek. O, tu jest. Zobaczmy. Jak mógłbym to wyjaśnić? Jestem Benkartem. I zanim rzucisz jakiś uszczypliwy komentarz, dodam, że chodzi mi o takiego, który nie ma ojca. Moja matka była służką na zamku Redcliffe i zmarła, kiedy byłem jeszcze bardzo mały. Arlaemon nie był moim ojcem, ale wziął mnie do siebie i dał dach nad głową. Był dla mnie dobry, a przecież nie musiał. Szanowałem go i kiedy dorosłem, przestałem go obwiniać za to, że odesłał mnie do zakonu.
nie był twoim ojcem? A wiesz, kto nim jest? Powiedziano mi tylko, kim był mój ojciec. Tak czy owak zmarł jeszcze przed matką. Zresztą to bez znaczenia. Arl Emon ożenił się w końcu z młodą kobietą z Orle, co stało się źródłem różnych problemów pomiędzy nim a królem, bo miało miejsce krótko po wojnie. Ale on ją kochał. Tak czy owak, nowa Arlesa nie mogła znieść plotek, wedle których byłem jego bękartem. Nie były prawdziwe, ale istniały. Arl o to nie dbał, ale ona tak. Tak więc w wieku 10 lat spakowałem się i wyruszyłem do najbliższego klasztoru. Zresztą może to i lepiej. Arlesa postarała się, żebym w zamku czuł się obco. Nie cierpiała mnie. Czy fakt, że Arl wziął sobie na wychowanie sierotę, był niestosowny? Prawdopodobnie. Była to przysługa, jaką pragnął wyświadczyć kobiecie, która mu służyła. Nie sypiałem jednak na jedwabnych prześcieradłach, ani nic takiego. Pamiętam, że miałem amulet ze świętym symbolem Andrasty. Była to moja jedyna pamiątka po matce. Kiedy dowiedziałem się, że zostanę odesłany do klasztoru, zdarłem amulet z szyi i rzuciłem nim o ścianę, rozbijając na kawałki. To było głupie. Arl kilka razy odwiedzał klasztor, żeby zobaczyć, jak sobie radzę, ale byłem uparty. Nie cierpiałem tego miejsca i obwiniałem go o wszystko. W końcu przestał przyjeżdżać. Jesteś pewien, że nie jest twoim ojcem? Tak, prawie zupełnie pewien. Zresztą nie jestem do niego ani troszkę podobny. Sama się przekonasz. Choć i tak nie powstrzymało to plotek. Wiem tyle, że Arl jest zacnym człowiekiem i lud go kocha. Był także wujem króla Kejlana, więc ma osobistą motywację, żeby ukarać Logena za to, co zrobił. Tak czy owak, to już w zasadzie cała historia. Plus 3. Dobra, a teraz damy prezent Alisterowi. Tutaj nam wtedy minus 10, naprawdę, teraz jest plus 10, damy mu prezent. Znaczy, ja dobrze te prezenty pamiętam, co dla kogo. Rzeźbiona figurka, to będzie dla Alistera. Mógłbym się do tego przyzwyczaić. Dobrze. Czy to wszystko? Tylko jedną rzecz miałam dla niego, naprawdę. Chyba to wszystko. To trochę nam się tu polepszyło z Alistarem. Teraz idziemy do Morrigan. Czego sobie życzysz? Chciałam o coś zapytać. Jeśli musisz. Jak nauczyłaś się zmieniać postać? Nie urodziłam się taka. To zdolność Flemet, której nauczyłam się mieszkając w głuszy przez wiele lat. Hasyndzi opowiadają historię o wiedźmach, mówiąc, że przybieramy postaci zwierząt, by obserwować ich z ukrycia. Gdy dziecko pozostanie samo, bez opieki plemienia, wtedy atakujemy, zabierając wrzeszczącego malca do swej kryjówki, żeby go później pożreć. Bardzo zabawna bajka. Ale to tylko legenda, prawda? Tak zakładam. Moja matka chodziła po głuszy o wiele dłużej ode mnie. Jakie mam podstawy twierdzić, co robiła w przeszłości, a czego nie? Dlaczego pytasz? Chcesz dowiedzieć się czegoś konkretnego? Czy możesz również przyjąć postać innego człowieka? Postać zwierzęcia jest inna od mojej. Można obserwować takie stworzenie, nauczyć się poruszać i myśleć jak ono. Z czasem pozwala to stać się takim samym.
Obserwując innego człowieka, niczego nie zyskam. Już jestem taka jak oni. Niczego się nie nauczę. Więc nie. Moja ludzka postać jest jedyną, którą posiadam. Czy każdy może zostać zmiętokształtnym? Każdy, kto posiada silną wolę. Lecz sama przemiana jest magiczna. To zaklęcie, które wymaga zdolności maga. Jeśli wyobrażasz sobie, że sama się tego nauczysz, niestety muszę cię rozczarować. Czy spędzasz dużo czasu jako zwierzę? Albo nie. To damy. Istnieli opiekunowie Daliczyków, którzy korzystali z podobnej magii. Tak? Nie wątpię zatem, że twój lud bardzo stara się ukryć swe talenty przed ludźmi. Tak sobie myślę, czy gdyby zapytać któregoś z waszych opiekunów o pochodzenie tej magii, miałaby ona jakiś związek z tą, której się uczyłam? Obawiam się, że niewiele wiemy o naszym pochodzeniu. A, to by pasowało do tego, co wiem o elfach. Szkoda. Czy spędzasz dużo czasu jako zwierzę? Bywały takie noce, gdy czułam zew głuszy. Spoglądasz na otaczający cię świat i wydaje ci się, że znasz go dobrze. Ja wąchałam go jako wilk, słuchałam jako kot i przemykałam przez cienie, których istnienia nawet nie podejrzewasz. Lecz moje życie jest życiem człowieka. Nie mam złudzeń, że jest inaczej. A jak traktują cię inne zwierzęta, gdy się przemienisz? Nie uciekają ode mnie. Wydaje im się, że jestem taka, jak każde z ich gatunku. Nie mam jednak pojęcia, co o mnie myślą. Tak jak ja jestem człowiekiem niezależnie od postaci, tak one pozostają zwierzętami. Nie potrafią więc mówić, nawet gdybym zapytała. Nie mam więcej pytań. Naprawdę? Masz już jakieś zdanie na temat moich zdolności? Czy jestem nienaturalnym plugawcem, którego należy spalić? Co tu damy? To by cię pewnie tylko rozgniewało. Bez wątpienia, ale dość już gadania. Ruszajmy dalej, zanim kurz nas pokryje. Będzie minus 10? Nic nie będzie. Dobra, damy teraz prezent Morrigan, ale... która godzina? A jeszcze ją o coś spytamy. Czego sobie życzysz? Chciałam cię o coś zapytać. Jeśli musisz. Czy możesz nauczyć innych, jak zmieniać postać? Nie, nie mogę cię nauczyć. Lecz jeśli inny mag chciałby tego spróbować, wtedy mogłabym to zrobić. Wyślij do mnie, kogo zechcesz, a ja nauczę ich w obozie, ile zdołam. Jeśli dysponują na tyle silną wolą, żeby podjąć próbę. No, świetnie. Dalej. Czego sobie życzysz? Chciałabym o coś zapytać. Jeśli musisz. Wychowałaś się w głuszy Korkali? Dlaczego zadajesz mi takie pytania? Ja nie wyciągam z ciebie informacji, prawda? Oj. To mój ulubiony sposób dokuczania cię. Nie. Mogłabyś, gdybyś chciała. Och, co za szczęście. O co pytałaś? Czy wychowałam się w głuszy? Ciekawe pytanie. A gdzie byś mnie widziała? Przez wiele lat mieszkałam tylko z Flemet. Głusza ze swymi zwierzętami była dla mnie prawdziwsza niż opowieści Flemet o świecie ludzi. Z czasem jednak nabrałam ciekawości. Wychodziłam z głuszy, żeby poznawać otaczający świat. Nigdy na długo. Były to krótkie wycieczki do cywilizacji. I nikt cię nie zauważył? Przeważnie nie. Flemet dobrze mnie wyszkoliła. Jednak mimo całej tej nauki, rzeczywistość mnie oszołomiła. Wydawałam się taka śmiała, taka pewna siebie. Lecz pojawiło się mnóstwo rzeczy, na które Flemet mnie nie przygotowała. Nikt cię nie skrzywdził? Skrzywdził? Bierzesz mnie za jakąś jęczącą słabeuszkę? Tylko raz oskarżono mnie o bycie wiedźmą z głuszy. I zrobił to Hasynt, który przypadkiem podróżował z kupiecką karawaną. Wskazał na mnie
Sapnął i zaczął krzyczeć w swoim dziwnym języku. A większość ludzi założyła, że rzuca na mnie jakąś klątwę. Udałam przerażone dziewczę i oczywiście go aresztowano. Jesteś bardzo bystra. Mężczyzna zawsze uwierzy w dwie rzeczy na temat kobiety. Że jest słaba i że uważa go za atrakcyjnego. Udałam bezbronną i zatrzepotałam rzęsami do kapitana straży. Łatwizna. Chodzi o to, że dość łatwo podróżowałam po ziemiach ludzi. Zupełnie nie pasuje do ich wizji wiedźmy z głuszy. Nie, żebym nie miała kłopotów. W ludzkim społeczeństwie są rzeczy, które zawsze mnie dziwiły. Na przykład dotyk. Po co to całe dotykanie przy zwykłym pozdrowieniu? Nie mam pojęcia, nie jestem człowiekiem. Nie rozmawiajmy o szczegółach. Wasza kultura nie jest aż tak odmienna. Było tam wiele niuansów, o których Flemet mi nie opowiedziała. Kiedy patrzeć komuś w oczy, jak jeść przy stole, jak się targować, nie obrażając rozmówcy. Nic z rzeczy, które znałam. Prawdę mówiąc, wciąż nie rozumiem wszystkiego. Ale z drugiej strony już dawno przestałam do tego dążyć. Gdy wróciłam do głuszy, przyrzekłam Flemet, że nie mam już zamiaru wyruszać na następną wyprawę. Cóż, cieszę się, że wyszło tak, jak jest. Tak? Zignorujmy więc całe zagrożenie ze strony pomiotów i obecność półgłówka jako jedynego szarego strażnika przy boku. Doceniam jednak dobre chęci, dziękuję. Cóż, ruszajmy, zanim ziemia się otworzy i nas pochłonie, dobrze? Jest sześć. O! Dalej, Morika. Czego sobie życzysz? Chciałam o coś zapytać. Jeśli musisz. Czy polował kiedyś na was zakon? Tak. Od czasu do czasu polowali na moją matkę. Byli to templariusze w stylu Alistera. Co powinno ci uświadomić, jakie były tego rezultaty. Prawdę mówiąc, Flemet zrobiła z tego swego rodzaju grę. Gdy templariusze znów nadciągali, uśmiechała się do mnie i mówiła, że znów zaczyna się zabawa. Naprawdę nie miałeś się z nimi kłopotów? Nie jestem pewna. Byłam za mała, żeby to zrozumieć. Możliwe, że Flemet się popisywała. Albo po prostu dostarczało jej to rozrywki. Tego nie dowiem się nigdy. Flemet zwykła dawać im jedno ostrzeżenie, które za każdym razem ignorowali. Potem gra rozkręcała się na dobre. Często Flemet wykorzystywała mnie na przynętę. Małą dziewczynkę, która biegała z wrzaskiem i wabiła templariuszy w głąb głuszy. Na ich zgubę. Flemet wykorzystywała cię jako przynętę? To była gra, a ja byłam mała. Nie lubiłam, gdy nie mogłam się bawić. Na szczęście głusza jest bardzo rozległa. Gdy nas znajdowali, Flemet przenosiła nas w inne miejsce i znów byłyśmy ukryte w kniei. Dopiero gdy dorosłam, zrozumiałam, co nam wtedy groziło. Wcześniej nie miałam pojęcia o apostatach czy maleficarii. Kim właściwie jest apostata? Nie wiesz? Ci fanatycy określają tym słowem każdego maga, którego nie kontrolują. Zakon postrzega wszystkich magów niezwiązanych z kręgiem maginów jako apostatów. A apostaci mogą zostać maleficarii, złymi magami, którzy sięgają po magię krwi i stają się opętanymi przez demony plugawcami. Może to i prawda. Mimo to ci z nas, którzy wolą wolność, nie zamierzają się podporządkować. Co tutaj dać? Gdybym była magiem, mówiłabym to samo. W takim razie dziękuję ci przynajmniej za drobne uprzejmości. Dość tej rozmowy. Wracajmy do naszego zadania. No nie dość, plus jeden. No jeszcze mamy do omówienia. Czego sobie życzysz? Chciałam o coś zapytać. Jeśli musisz. Czy Flemet naprawdę jest taka, jak się wydaje? Cóż,
To zależy, nieprawdaż? A na kogo wygląda? Na złośliwą starą trukwę. Czasami sama zaczynam tak myśleć. Powiedz, co pamiętasz z opowieści o mojej matce? Tej, którą Hasyndzi nadal straszą swoje dzieci. Nawet nie wiedziałam, że takowa istnieje. A, rozumiem. To wiele wyjaśnia. Mogę ci przekazać, co kiedyś powiedziała mi Flemet. A ty zadecydujesz, czy to prawda, czy nie, jeśli zechcesz. Brzmi ciekawie. Bardowie śpiewają o tym, że kiedyś Flemet była młoda i piękna. Była cudownej urody panną w kraju barbarzyńców, której pożądał każdy, kto ją ujrzał. Jak dawno to się działo? Wiele stuleci temu, zanim tę krainę nazwano Fereldenem. Opowiadają, że Flemet zakochała się w bardzie Osenie i uciekła z zamku swego męża, strasznego lorda Konobara, który przysiągł zemstę za jej niewierność. Prawdę mówiąc, moja matka twierdzi, że to Osen był jej małżonkiem, a Konobar zazdrosnym lordem, spoglądającym z oddali. Lord Konobar przybył do Osena i zaproponował mu bogactwo i władzę w zamian za jego piękną żonę. A Osen przystał na to. Sprzedał swą żonę innemu mężczyźnie? Życie Barda jest ubogie, a miłość blednie w obliczu głodu. To Flemet zaproponowała ten układ. Wszystko dobrze by się skończyło, gdyby lord Konobar dotrzymał swej części umowy. Był jednak łajdakiem proponującym złoto, którego nie posiadał. Osena wyprowadzono na pole, skatowano i pozostawiono na pewną śmierć. Flemet porozumiała się z duchami i dowiedziawszy się o tej zbrodni, poprzysięgła zemstę. Rozmawiała z duchami czy z demonami? Najpierw z duchami. I to one zgładziły Konobara. Flemet nie zadawała się z demonami aż do... w każdym razie jeszcze długo. Widzisz, sprzymierzeńcy lorda Konobara ścigali Flemet. Zagnali ją do głuszy, gdzie się ukryła. Tam odnalazła demona, który dał jej siłę. Legendy mówią o wielkim bohaterze Kormaku, który setki lat później pokonał Flemet, gdy najechała niziny na czele wielkiej armii. To wszystko bzdury. To znaczy, nie najechała ich, czy też nigdy jej nie pokonał? Prawdą jest to, że ta inwazja nigdy nie miała miejsca. Flemet opowiadała, że Hasyndzi nigdy nie zebrali armii pod jej sztandarem i nigdy nie walczyła z żadnym wojownikiem o imieniu Kormak. Kormak rozpętał brutalną wojnę domową przeciwko swemu ludowi, a później twierdził, że zamierzał pokonać zło, które zalęgło się pośród lordów. Tak obwołano go bohaterem. Flemet pojawiła się w tej legendzie dużo później. Być może na skutek wielkiej wojny z Hasyndami, do której w końcu doszło. Lecz matka twierdzi, że nie zna okoliczności jej wybuchu. W jaki sposób Flemet zdołała przeżyć tyle czasu? Demon w jej wnętrzu zmienił ją w coś innego. Niektórzy powiedzieliby, że w plugawca. Ja tam nie wiem. Wiem tylko, że moja matka jest sprytna i jest częścią głuszy, tak samo jak głusza jest częścią niej. Nie jest jednak nieśmiertelna. Krwawi jak każdy. Nóż w sercu zabiłby ją jak każdego człowieka, gdyby ktoś miał tyle szczęścia, żeby zadać cios. Czy wierzysz w jej wersję? Nie wierzę bezkrytycznie we wszystko, co twierdzi Flemet. Czasem wydaje mi się, że zgorzkniałość mąci jej wspomnienia, ale w ogólnych zarysach? Tak, wierzę tej opowieści, choć nie do końca. Legenda opowiada, że Flemet miała wiele córek. Chcesz wiedzieć, czy mam siostry? Sama o to pytałam.
W końcu w opowieściach występuje wiele wiedźm z głuszy. Nie tylko jedna. A te opowieści istniały na długo przede mną. Flemet nie chce mówić o innych córkach, o ile w ogóle istniały. Mam więc sądzić, że jestem pierwsza? Wątpię w to. Dlaczego miałaby o nich nie mówić? Hasyndzi opowiadają o kłótni między Flemet i jej córkami. Mówią, że pewnego dnia wyłapała je z całej głuszy i zjadła ich serca. Może to prawda? Nigdy nie spotkałam innej wiedźmy, ani o takiej nie słyszałam. Być może pewnego dnia Flemet zje również moje serce. Czy plugawcy nie są zwykle szalonymi potworami? Jak często bywa to zwykle? Zawsze? A jeśli nie zawsze, to kiedy tak nie jest? W tym i następnym świecie jest więcej rzeczy, niż jesteśmy w stanie pojąć. To, czym stała się Flemet, stanowi zagadkę pewnie nawet dla niej samej. To bardzo ciekawa historia. Dziękuję. Flemet opowiada ją bardziej kwiecistym językiem, ale nie ma za co. Czy mogłabym zapytać o twoją matkę? Fakt, może nie jest legendarnym plugawcem, lecz i tak jestem ciekawa. Moja matka zmarła dawno temu. Przyjmij więc moje kondolencje, jeśli są coś warte. A jestem pewna, że warte są bardzo niewiele. Nieważne, ruszajmy w drogę. Plus 6. Dobrze, i teraz damy Morrigan prezent. Dla Morrigan mamy złotą linę. Jestem ci wdzięczna. Plus 10. To miłe z twojej strony. No. Proszę bardzo. No i premia do magii, świetnie. Idziemy teraz pogadać z Ilianą. W ogóle zrobimy zapis, tak? Tak. Chciałabym porozmawiać. Cóż, służę uprzejmie. Ta twoja wizja. Wiedziałam, że wcześniej czy później ten temat wypłynie. Nie umiem tego wyjaśnić, ale miałam pewien sen. Były w nim nieprzeniknione ciemności. Tak gęste, tak realne. I był jeszcze hałas, okropny, straszliwy hałas. Stałam na szczycie i patrzyłam, jak wszystko wokół pochłania ciemność. A kiedy burza połknęła ostatnie promienie słońca, poleciałam w dół, a mrok zaczął mnie ku sobie przyciągać. I co dalej? Kiedy się zbudziłam, poszłam do zakonnych ogrodów, jak to zawsze czynię. Tego dnia jednak na krzewie różanym zakwitł pojedynczy kwiat. Wszyscy wiedzieli o tym, że krzew umarł. Był szary, powykręcany i zdeformowany. Najbrzydsza rzecz na świecie. A tu proszę, pojawiła się na nim przepiękna róża. Jakby stwórca wyciągnął rękę i rzekł: nawet pośród ciemności jest nadzieja i piękno. Miejcie wiarę. I właśnie dlatego postanowiłaś mi pomóc? W moim śnie spadłam albo... Albo może skoczyłam? Zrobię wszystko, by powstrzymać plagę. Wiem, że możemy to zrobić. W świecie jest tak wiele dobrych rzeczy. Jak mogłabym siedzieć bezczynnie, podczas gdy plaga je wszystkie pochłania? Zakon twierdzi, że Stwórca nas opuścił. On nadal tu jest. Słyszę go w wietrze i w falach. Czuję w świetle słonecznym, które ogrzewa moją skórę. Wiem, co zakon mówi na temat Stwórcy, ale w co mam wierzyć? W to, co czuję w swym sercu, czy w to, co mówią inni? Wierz w to, co jest według ciebie prawdą, Liliano. Dziękuję. Miło trafić na kogoś, kto się ze mną zgadza. Wiem swoje i nikt nie zdoła mnie przekonać, że się mylę. Plus 4. Dalej, Liliano. Tak? Chciałabym porozmawiać. Cóż, służę uprzejmie. Jak wyglądało życie w klasztorze zakonu? Tu jest błąd. Było spokojne. Odpowiednie dla
kontemplacji. W klasztorze, z dala od miejskiej wrzawy i zamieszania, odnalazłam spokój, a w tym spokoju usłyszałam głos Stwórcy. Nie wszystko jednak było doskonałe. Część moich zakonnych towarzyszek zachowywała się protekcjonalnie. Taka już jest natura osób religijnych, jak przypuszczam. Protekcjonalnie? Jak to? Gdy mówiłam o swoich przekonaniach, o tym, że Stwórca objawia nam się w pięknie swego świata, one traktowały mnie z pogardą. Chciały wierzyć, że on odszedł. Czuły się wyjątkowe, dlatego że obdarzył je swoją uwagą. Nie chciały przyjąć do wiadomości, że Stwórca może kochać wszystkich. Chorych i znużonych, żebraków i głupców. Co im odpowiedziałaś? A co mogłam powiedzieć? One wierzą w to, co mówi zakon, a zakon jest nieomylny, zgadza się? Może się mylę, ale to chyba do Stwórcy należy decyzja o tym, czy jestem godna. Nie do zakonu. Ale wiele jeszcze zostało do zrobienia, a ja dość już powiedziałam. Dalej gadamy. Tak? Chciałabym porozmawiać. Cóż, służę uprzejmie. Co ktoś taki jak ty mógłby robić w świątyni Fluttering? Ktoś taki jak ja? Co to ma znaczyć? Nie wydajesz mi się pasować do klasztoru. Myślałaś, że zawsze byłam siostrą zakonną? Zakon udziela wsparcia i bezpiecznego schronienia wszystkim, którzy go potrzebują. Ja postanowiłam się schronić i zostać... Tu można odnieść się do Wiedźmina i do Jaskra, mówiącego, spróbowałbyś wyżyć z poezji. Dlaczego szukałaś bezpiecznej przystani? Zakon nie wtrąca się w nie swoje sprawy. Pragnęłam odpocząć przez jakiś czas od całego świata. Byłam wędrownym minstrelem w Orle. Moim życiem były opowieści i pieśni. Występowałam, otrzymując w zamian oklaski oraz pieniądze. A co do moich zdolności bojowych? Cóż, w czasie podróży można nauczyć się różnych rzeczy, prawda? Pewnie. Ruszajmy dalej. No nie, dalej. Tak? Chciałabym porozmawiać. Cóż, służę uprzejmie. Byłaś wędrownym minstrelem. Możesz podzielić się ze mną jakimiś opowieściami? Mogę, oczywiście. Za bardzo kocham wszelkie opowieści, by zatrzymywać je dla siebie. Uważam, że wszyscy powinni mieć z nich jakiś pożytek. Także wszystkich opowieści dzisiaj nie wysłuchamy. I teraz jak ja zapamiętam, które już były. Opowiedz mi o mrocznych pomiotach. Wedle nauk zakonu, to ludzka pycha dała początek mrocznym pomiotom. Dawno temu większością znanego nam świata władali magowie z Imperium Tewinter. W swej pysze uznali, że ich magia jest niepokonana i wyobrażali sobie, że są potężniejsi od samego Stwórcy. Z takim przekonaniem najechali jego złote miasto, planując je sobie przywłaszczyć, pozbywając się zarazem tego, który ich stworzył. Byli jednak nieczyści i grzeszni i tym właśnie grzechem zbrukali złote miasto, plugawiąc je po wsze czasy. Stwórca ich przeklął i wygnał. Gdziekolwiek się udali, nieśli ze sobą zarazę swego grzechu. Ziemie, których dotykała zaraza, stawały się splugawione i znikało z nich wszelkie życie. Zamiast niego pojawiły się mroczne pomioty, by nas dręczyć i przypominać o naszej arogancji. Dobrze, to wszystko. I teraz damy jej prezent, bo te opowieści trwają długo, więc przy następnej wizycie w obozie. I tu mamy prezent dla Liliany. I ile tutaj mamy? Plus 4. Dla Liliany jest wszystko, co związane z Andrastą. Ja... To wspaniały pomysł. Nie wiem, co powiedzieć. Plus 10. Dobrze. A dla Stena niestety jeszcze nic nie mamy. Damy mu prezent tak zwany
obojętny. Dobra, bo następny do obgadania będzie... będzie Stan. Dlaczego się zatrzymujemy? Chyba powinniśmy trochę porozmawiać. Czeka nas walka z pomiotami. Czy musimy zwlekać? Muszę wiedzieć, czy mogę na tobie polegać. Jestem Kunari. Dałem słowo, że ci pomogę. Nasz lud nie rzuca słów na wiatr. I chcę powiedzieć, że Piotr Franceski genialnie oddaje ducha Kunari, że tak powiem. Ten głos jest genialny. Nigdy nie widziałam żadnego Kunari. Opowiedz mi o was. Nie. Odpowiedz konkretna. Nie? Dlaczego? Nie ma nieskomplikowanych ras. Żadnej nie można podsumować jednym zdaniem w stylu: elfy to zwinne istoty o szpiczastych uszach, którym doskonale żyje się w biedzie. Świetne podsumowanie. Elfy i społeczności. Mówiłeś, że służyłeś w wojsku. Nadal służę. Walczyłeś kiedyś na wojnie? Cały czas walczyłem na wojnie, elfko. Więc na pewno potrafisz radzić sobie na polu bitwy. Tylko na niektórych. Nie wszystkie są jednakowe. Zawsze jesteś taki uparty przy odpowiedziach? Na ogół. Nie rozumiem, jakie to ma znaczenie. Seheron i Parvolen leżą daleko. Ferelden i pomioty są tuż obok. Skąd ten pośpiech? Posługujesz się bardzo dziwnym językiem. Mówisz pośpiech, gdzie ja użyłbym słowa obowiązek. Nie masz jednak obowiązku walczyć z plagą. Nie, ale ty masz. Zamiast tego gawędzisz ze mną. Powinniśmy ruszać dalej. Jak chcesz. Ale nie ma żadnego minusa, gadamy dalej. Tak? Co robiłeś w tej klatce? Siedziałem, jak już zauważyłaś. Bardzo śmieszne. Dziękuję. Jesteś niemożliwy. Wiem, Parshara. Czy chcesz czegoś jeszcze? Tak, mam pytanie. Jakoś mnie to nie dziwi. Po co przybyłeś do Fereldenu? Żeby odpowiedzieć na pytanie. Jak brzmiała odpowiedź? Nie byłaś pod Ostagarem, gdy armia poniosła klęskę? To jest twoja odpowiedź. Nie musisz więc złożyć raportu? Muszę. Kiedy zamierzasz to zrobić? Nigdy. Nie mogę wrócić do domu. Dlaczego nie? To już bez znaczenia. Możemy iść dalej? Pomioty czekają. Chciałam porozmawiać o czymś, co wspominałeś. Mów. Na razie wystarczy. Radzę więc ruszać w drogę. O Boże, nie, nie, nie. Mam pytanie. Jakoś mnie to nie dziwi. No właściwie to nieważne. Dobrze. Czy da się jeszcze z tobą porozmawiać? Chciałabym porozmawiać o czymś, co wspominałeś. Mów. Nie, no nie da się. Radzę więc ruszać w drogę. Chodźmy. Jak chcesz. Plus 7. Dobra. Dla Stena mamy... To znaczy, to jest prezent taki uniwersalny. A więc damy ją Stenowi, bo coś muszę mu dać. To zaskakujące. Dziękuję. Plus 5. Dobrze. Ile my tu mamy? Dobrze, dobrze. I jeszcze piesek został do obgadania. Gdzie ty jesteś? Reksio. A! Ty mały! Napastujesz mojego psa? Ja napastuję twojego psa? Powiedziałbym, że jest od... Twój futrzasty przyjaciel chyba się na mnie obraził, bo podszedłem zbyt blisko jego jedzenia. Ugryzł mnie. Zobacz.
To było tylko ostrzeżenie. Mógł ci odgryźć całą rękę. Przecież wiem. Czasem zapominam, że to pies bojowy. Będę miał nauczkę. Dobra, dla pieska też coś mamy. A piesek i tak nas uwielbia, niezależnie od wszystkiego. Nie mam tu pieska? Jak mam mu dać prezent? Albo go w coś przyodziać? O, to dziwne. A więc trudno. Reksio? Słyszałem kiedyś taką starą legendę o psich wojownikach, którzy w czasach dawnych plemion karmili swoje mabari mięsem pokonanych. Cóż, tak słyszałem. Czasem było to ludzkie mięso. O, jakbyś potrafił wyczuć różnicę. Być może już ktoś cię czymś nakarmił, albo kimś. Nie słuchaj Alistera, plecie głupoty. Hej! Dlaczego ja nie mam tutaj pieska? Czy to przez młoda? No nie ma. Nic to. To chyba już jest wszystko. To jest dodatek, więc nie będziemy z nim na razie gadać, bo i tak tam nie pojedziemy. Teraz jeszcze w ekwipunek zajrzymy. Ile mamy? A, jest miejsce. Dobrze. Tak, w takim razie idziemy na kodeks. Bo pewnie dużo rzeczy jest do przeczytania, więc czytamy sobie kodeks. Ogr. Kultura i historia. Hasyndzi. Loterik. Królowa Anora. Reksio. Mabari jest tak sprytny, by potrafił mówić i tak mądry, że tego nie robi. Lina znalazła tego ogara w obozie pod Ostagarem. Jego pan poległ w głuszy, a Reksio zachorował po tym, jak pokąsał go pomiot. Wygląda na to, że Lina została jego nową panią, ponieważ po bitwie pod Ostagarem ogar odszukał ją i ostrzegł przed zbliżającym się atakiem pomiotów. Arl Emon Gerin. Flemet. Nie musisz robić nic, nawet wierzyć moim słowom. Liliana. Logan MacTyr. Morrigan. Bantigan Gerin. O, sterowanie. Sympatia drużyny.
Ciężka zbroja. Tablica ogłoszeń. Ulepszanie przedmiotów. Przepełnienie plecaka. Obóz drużyny. Specjalizacje. Kamuflaż. Mapa świata. Fabularne. List werbunkowy Blackstone'a. I przeczytaliśmy cały kodeks. I teraz nasze zadania. Żeby nic nie przegapić. No i teraz chyba polecimy do Redcliffe w następnym odcinku. A tymczasem w tym miejscu się pożegnamy. Dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górze, subskrypcję i widzimy się w następnym. I wtedy już trochę sobie tutaj chyba powalczymy, albo będziemy znowu rozmawiać w Redcliffe, bo już nie pamiętam. A tymczasem trzymajcie się i do następnego. Na razie, pa!